Jesteśmy z Krzysztofem Bańkowskim, trenerem Kamila Selwy, który dzisiaj był właśnie w jego narożniku podczas walki na FEN 14 Silesian Raid. Witamy. Dzień dobry, witam wszystkich. Na początku chciałbym tutaj złożyć oczywiście gratulacje za zwycięstwo pana zawodnika w tym pojedynku. I właśnie tutaj, tak jak rozmawiałem właśnie przed chwilą z Kamilem, to tutaj zwróciłem uwagę na to, że oczywiście tutaj kluczem do zwycięstwa była taka konsekwencja taktyczna od pierwszej do ostatniej sekundy tego pojedynku i to właśnie taka kontrola tej walki w parterze. Taki był główny plan, główne zamierzenie na tą walkę? Do końca nie. Mieliśmy tą walkę troszeczkę inaczej przeprowadzić, ale zawodnik okazał się bardzo zdesperowany, próbował różnych rzeczy, nawet udało mu się kopnięcie dość wysoko, także Kamil musiał troszeczkę zejść do parteru i całe szczęście. No, generalnie liczy się walka wygrana, to jest najważniejsze. Chłopak walczył praktycznie walka za walką, miał 3 tygodnie przerwy, podjął wyzwanie i za to mu bardzo dziękuję i naprawdę jestem pełen podziwu dla niego. No jak właśnie tutaj wspomniał pan o tej sytuacji z drugiej rundy, gdy tutaj był ten high kick, było to zagrożenie tutaj nawet, że może tutaj Kamil tą walkę przegrać. Właśnie jakie rady wówczas szły z narożnika tutaj, żeby jednak zachował spokój, żeby tutaj nie podejmował jakichś pochopnych decyzji? No w treningu przerabiamy takie elementy. W momencie, kiedy zdarzy się taka sytuacja, no musimy ratować się inną techniką, żeby przeczekać osłabienie i robimy swoje dalej. No, w tym wypadku cały czas prawa ręka Kamila była troszeczkę za nisko, przeciwnik to zauważył, no i wykorzystał okazję. Szczęściem dla nas, że kopnięcie nie okazało się końcowe, bo z zewnątrz to bardzo nieciekawie wyglądało. A szły tutaj właśnie z narożnika takie sygnały dla Kamila, żeby tutaj próbował skończyć tą walkę w parterze, na przykład przez uderzenia czy poddanie, czy po prostu żeby tutaj tak zachować właśnie ten spokój i po prostu do końca tutaj na punkty wygrać? W każdej walce korzystamy z okazji, na co pozwoli przeciwnik, tak? Nie wolno też za mocno wybiegać do przodu, żeby nie wpaść w jakąś zasadzkę. Naszą zasadą jest walkę wygrać bez względu na poziom tej walki, tak? Ostatnio pracowaliśmy z Kamilem nad końcowymi technikami. Był przygotowany do tego, ale stwierdziłem, że w tym momencie on musi tą walkę spokojnie skontrolować do samego końca. Zawodnik widać był bardzo silny, mocno zbudowany, na siłowni na pewno spędził troszeczkę czasu, także każda sytuacja, miał tam rękę odsłoniętą do Amerykany, próbował Kamil coś podkręcić, ale widać było, że facet siły użył i musiał Kamil zrezygnować z tej techniki. Także moim zdaniem bardzo wydawałoby się wyrównana walka, ale dominującą rolę przejmował Kamil. Nie jest to jedyny oczywiście sukces tej zawodników Spartakusa Rzeszów w ostatnim czasie, taki bardzo spektakularny, ponieważ niedawno w Japonii oczywiście walczył tutaj na gali Rising Szymon Bajor w pierwszej rundzie turnieju wagi otwartej. Pojedynek no, jest bardzo znaną postacią na rynku, Teodorasem Auctuolisem, pewnie wygrany przez pańskiego zawodnika i powiedziałbym, że też tutaj podobne argumenty jak w dzisiejszej walce Kamila właśnie, też taka kontrola parterowa przede wszystkim, dużo spokoju, dużo takiej po prostu równowaga przez całą walkę, tutaj nie było faktycznie żadnych takich momentów, w których tak naprawdę szala mogła się przechylić na korzyść Litwina. Właśnie i jak tutaj wygląda właśnie przygotowanie do tego boju właśnie z tym zawodnikiem? No, proszę sobie zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ilość walk stoczonych przez tych panów jest dość spory. Każda walka daje dodatkowe doświadczenie i kiedyś musi ten kwiat się rozwinąć, tak? Staramy się, żeby zawodnik walczył jak najczęściej. W przypadku Japonii naprawdę udało się Szymkowi znaleźć w kadrze tych zawodników w Japonii. Bardzo mocny turniej, znane osobistości. Wiadomo, jeśli ktoś śledzi, to wie o kim mówię w tym momencie. A cały czas, jak powtarzam, staramy się kontrolować walkę, nie wdawać się w jakąś szamutaninę. No i efekt, skutek walki widać po jednym, po drugim zawodniku. Ostatnio też walczyliśmy na innej gali,
tam znowuż walczyli nasi zawodnicy z Ukrainy, bo współpracują bardzo mocno z klubami z Ukrainy i tam też chłopaki mają szansę się pokazać na polskiej arenie, tak? Oczywiście. A jakie to były właśnie Pana takie odczucia właśnie z tej wyprawy do Japonii? Tutaj zrobiła wrażenie i jeżeli chodzi o organizację gali, jak to tutaj w Pana zdaniem, Pana okiem wyglądało? No jestem w tym sporcie już kilka dobrych lat. Miałem okazję być na kilku imprezach, kilkunastu imprezach, sam organizowałem imprezy, ale naprawdę z pełnym podziwem podglądałem japońską federację, organizację. No dopracowane wszystko jest do joty. Wręcz powiem tak, każdy zawodnik miał przysposobione 5 osób do obsługi. Także no, nie mogło niczego zabraknąć. Wszystko na zegarek. Na zegarek. Także naprawdę bardzo się cieszę, że mogłem też asystować Szymkowi w narożniku i pomóc mu w tak ważnym momencie jego kariery sportowej. A Pan to jakiegoś wymarzonego właśnie przeciwnika dla Szymona w tej kolejnej rundzie tego Grand Prix? Bo oczywiście jak na razie walka z Krokopem czy Wanderlejem powiedzmy odpada, bo oni tutaj są zaplanowani, żeby walczyć ze sobą, ale tutaj właśnie z tych innych rywali, na przykład powiedzmy Izzy Prochaska, tutaj zawodnik, który też tutaj robi dobre wrażenie, czy może któryś z innych z tych zawodników, którzy już przedostali się do tej kolejnej rundy? No tutaj Prochaska jest sąsiadem zamiedzy, jak to się mówi. Szymek miał okazję z nim kilkakrotnie trenować. Także no, Szymek powiedział tak, kogo mi dacie, będę z tym walczył i to jest chyba trafna odpowiedź. No nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, kogo nam teraz podeślą, tak. Będziemy starali się przygotować na grudzień, jak najmocniej potrafimy i liczę na to, że zdrowie dopisze. Mamy nadzieję, że tutaj oczywiście te przygotowania będą przebiegać bez żadnych zakłóceń, że tutaj na koniec grudnia forma będzie tutaj Szymona jak najwyższa i że będzie walczył nie tylko 29 grudnia, bo wtedy jest pierwsza runda, ale i w Sylwestrę 31, gdy będą walki półfinałowe i miejmy nadzieję oczywiście walka finałowa. No życzę mu tego i naprawdę dołożę wszelkich starań, żeby przygotować chłopaka jak najbardziej. To tutaj gratulujemy właśnie zwycięstwa Szymona, dzisiejszego zwycięstwa Kamila, pozostałych zawodników tutaj Spartakusa Rzeszów i mamy nadzieję, że ten team dalej będzie odnosił takie sukcesy jak no, choćby w ostatnim przypadku. Na to liczymy i bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się przed kamerą. Dziękuję bardzo.